Wczoraj w naszym podwłocławskim Kowalu odbyła się niecodzienna uroczystość. Samorząd miasta świętował swoje 20-lecie. Uroczysta gala odbyła się w remizie Miejskiej Straży Pożarnej w Kowalu. Zgromadziła blisko 300 gości. Na gali pojawiły się m.in. władze województwa kujawsko-pomorskiego, honorowi i zasłużeni obywatele Kowala, miejscy społecznicy, radni obecnej i poprzedniej kadencji oraz mieszkańcy. Na uroczystości swoje przemówienie wygłosił burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębiewski. Kłaniam się radnym Rady Miejskiej wszystkich kadencji i ich przewodniczącym, żałując, że niektórzy albo z powodów zdrowotnych, albo z powodów wyjazdów, czasem krajowych, czasem zagranicznych, nie mogą być dzisiaj z nami, ale rozmawiałem z nimi, więc wiem, że bardzo by chcieli być. Cóż mógłby burmistrz bez waszej codziennej, odpowiedzialnej pracy? Zapewniam, że nie wiem. Miasto to dzieło zbiorowe, to obowiązek nas wszystkich. To nasz wspólny dom. Z godnym wysiłkiem uczynimy wszystko, by nasze życie w nim stawało się coraz lepsze. Kochajmy, szanowni państwo, nasze miasto, dlatego, że jest nasze i jest tego warte. Dziękuję państwu za uwagę. Dla burmistrza Eugeniusza Gołębiewskiego, który jest gospodarzem miasta nieustannie od 20 lat, było to szczególne wydarzenie. Został on bowiem odznaczony decyzją prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Postanowieniem prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nr 284 /2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej nadaję order Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski panu Eugeniuszowi Gołębiewskiemu. Podpisał Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. A order wręczy pan wojewoda Zbigniew Ostrowski. Bardzo proszę. Na gali głos zabrał również wicewojewoda kujawsko-pomorski Zbigniew Ostrowski. Pogratulował on samorządowi sukcesu, jakim jest dorobek minionych 20 lat. Podkreślił w tym ogromną zasługę burmistrza Eugeniusza Gołębiewskiego. Od czasu, kiedy nasz kraj wyszedł właśnie z takiego trochę murowanego socjalizmu w 1989 roku, postanowiliście wziąć sprawy w swoje ręce i doprowadzić to miasto do takiego stanu, w jakim ono znajduje się dzisiaj. Zresztą te zdjęcia, które oglądałem razem z Państwem, dają obraz ogromnych przemian, jakim podlegało to miasto. Ale takie rzeczy nie dzieją się przypadkiem. Takie rzeczy, które dzieją się w tym mieście, potrzebują zaangażowanych ludzi, ludzi, którzy kochają swoje miasto, kochają swoje miejsce, także ludzi, którzy potrafią społeczność poprowadzić do osiągania tych celów i ludzi idei. Za takiego człowieka niewątpliwie uważam dzisiaj uhonorowanego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pana burmistrza Eugeniusza Gołębiewskiego. Powiem tak, ja wicewojewodą jestem niecały rok, ale sława pana burmistrza sięga daleko poza opłotki Kowala, poza rogatki Włocławka i daleko, daleko dalej. I wiem o tym, że mówiąc o tym mieście, trudno byłoby nie mówić o jego gospodarzu, właśnie panu burmistrzu. To jego być może idee, rozumiane także przez was, przez ludzi, którzy mieszkacie, tworzycie tę społeczność, doprowadziły do tego, że to miasto wygląda właśnie tak. Wielokrotnie przejeżdżałem przez Kowal w ostatnim dwudziestoleciu i może nie tak często, ale ilekroć jechałem te, nie wiem, kilkanaście razy przez te 20 lat, to zawsze widziałem, jak to miasto bardzo się zmienia. Jeżeli Polak ma wierzyć w sens demokratycznych przemian,
Jeżeli mamy wierzyć w sens społeczeństwa obywatelskiego, to wszystkich wysłałbym tutaj właśnie do Kowala. A mówię te słowa z autentyczną miłością, bo również sam pochodzę z takiego niewielkiego miasta, gdzie wiem, że najbardziej jest widoczne to, kiedy ludzie zaczynają brać sprawy w swoje ręce. Chcę powiedzieć, że samorząd Kowala, panie burmistrzu, tych 20 lat nie przegapił i wykorzystał je dla siebie. Gratuluję państwu tego serdecznie i gratuluję jeszcze wielu, wielu radości z rozwoju waszego ukochanego miejsca. Wszystkiego dobrego. Burmistrz wręczył również dyplomy i zestawy okolicznościowych pamiątek, będących formą podziękowania za działalność na rzecz miasta Kowal. Dla burmistrza miasta największym sukcesem minionych 20 lat jest zadowolenie mieszkańców. A tutaj na tej sali znajduje się blisko 10% całej kowalskiej populacji, więc istotnie jest to bardzo dużo. Myślę, że to jest chyba jeden z największych sukcesów samorządu Kowala, że jak mówiłem tu w swoim wystąpieniu, w wyborach samorządowych uczestniczy ponad 60%. Jest to jeden z najlepszych wyników w naszym województwie. Najważniejsze jest to, że mieszkańcy lubią i szanują i kochają swoje miasto. Styl rządzenia miastem jest bardzo efektywny. Niskie zadłużenie Kowala stawia go w rankingach poniżej średniej krajowej. Należy dodać, że jest to zadłużenie czysto inwestycyjne. Miasto stawia na sprawy tak podstawowe jak kanalizacja, solidne drogi czy oczyszczalnie ścieków. Parę najważniejszych rzeczy w sensie inwestycyjnym udało się w Kowalu zrobić bez udziału nawet symbolicznej złotówki z budżetu miasta. Myślę tutaj chociażby o Domu Pomocy Społecznej, myślę o najważniejszej inwestycji, jaka w Kowalu zaistniała w minionych latach, czyli o obwodnicy drogi numer 1. No w jakiejś mierze także byłem aktywny, jeśli chodzi o zjazd autostrady, o budowę autostrady A1 na naszym odcinku. Oczywiście mierząc swoje wysiłki w tej sprawie właściwą miarą, ale to, że węzeł w Kowalu nie nazywa się, dajmy na to, Marzy, Pikutkowo, Brzezie, a nazywa się Kowal, pomimo tego, że jest zlokalizowany we wsi Dąbrówka, to zapewnię państwa, że to nie jest przypadek, ale to jest promocja, bo jeśli dzisiaj mówi się i pisze o tym, jak w jaki sposób ta autostrada się buduje, to bardzo często właśnie nazwa Kowal jest wymieniana. To też jest bardzo ważna rzecz w działalności samorządowej, to jest również wypromowanie marki. Ja myślę, że Kowal dziś stał się ważną i dobrze postrzeganą marką i to także, nie ma co ukrywać, pomaga. To otwiera drzwi do wielu różnych gabinetów, to dodaje wiarygodności. To jest też niewątpliwie rzecz bardzo istotna, bardzo ważna. No i oczywiście w tym wszystkim to jest także umiejętność pozyskiwania także i środków unijnych. To też jest rzecz bardzo ważna. No i oczywiście dbałość o to, że najważniejszą rzeczą w rozwoju, bo w Kowalu ten rozwój się niewątpliwie dokonał, to jest to, ażeby zabiegać o to, aby podejmować takie decyzje, ażeby ten rozwój nie zamykał się tylko w jednej kadencji. Myślę tutaj chociażby o długu publicznym. No, trzeba bardzo mocno ważyć na to, ażeby nie zadłużyć nadmiernie budżetu gminnego, bowiem to odpowiedzialność w obliczu kolejnych, następnych pokoleń. I chociaż o nas, wielokadencyjnych wójtach, burmistrzach czy prezydentach, mówi się często, że jesteśmy rutyniarzami, ale ja mówię też, że mieszkańcy taką mają z nas korzyść, że po pierwsze nie musimy się uczyć, jesteśmy w jakiejś mierze sprawdzeni, ale również i chociażby bardzo prozaicznych powodów, że jeśli dla nas stało się to sposobem na życie, powiem szczerze, pasjonujące, bo dla mnie samorząd to wielka pasja, to żaden tego typu człowiek jak ja nie zrobi miastu krzywdy. Nie tylko dlatego, że to miasto kocha, ale także i dlatego, że nie podcinałby własnej gałęzi, na której siedzi. To znaczy nie podejmowałby takich decyzji gospodarczych, które by spowodowały, że na przykład w następnej kadencji ten rozwój byłby na przykład niemożliwy, bo miasto byłoby nadmiernie zadłużone. Co może dziwić, Kowal zajmuje ostatnie miejsce pod względem dochodów własnych budżetowych w województwie kujawsko-pomorskim. Znajduje się dokładnie na 144. miejscu, licząc dochody podatkowe oraz ich uzupełnienie w postaci subwencji wyrównawczej.
To jest oczywiście specyfika naszego miasta. To wynika z tego, że 20% mieszkańców to rolnicy, którzy w niewielkim stopniu partycypują w tworzeniu budżetu miasta jako takiego, ale to także spora grupa, jeśli mogę ich określić, klientów socjalnych, którzy nie tylko, że nie tworzą dochodu, ale jeszcze starają się dostać jak najwięcej z niego środków. Więc oczywiście w takiej skomplikowanej sytuacji pierwszą najważniejszą rzeczą to jest, zawsze to podkreślałem, oszczędna polityka budżetowa. To jest zawsze najważniejsza rzecz, to jest klucz do każdego sukcesu w każdej dziedzinie działalności samorządowej także. Ja mogę powiedzieć tak, że to jest przede wszystkim kwestia taniej administracji, bowiem nie po to urzędników zatrudnia miasto i innych pracowników, żeby im było wygodnie, ale przede wszystkim po to, żeby służyli i żeby mieszkańców to możliwie najmniej kosztowało. Liczba mieszkańców Kowala systematycznie powiększa się. Wpływ na to ma niewątpliwie dobra infrastruktura. To, że powstają nowe domy, to one powstają wzdłuż tych ulic, gdzie jest właściwa infrastruktura, gdzie jest kanalizacja, gdzie jest twarda droga. W Kowalu w tej chwili zaledwie 36 mieszkańców, a więc dokładnie 1%, takiej drogi nie ma jeszcze koło swojego domu i zapewniam, że będę się starał, żeby odsetek tych nie mających takiej drogi był z roku na rok jeszcze mniejszy. Więc myślę, że to jest między innymi odpowiedź na pytanie, dlaczego w Kowalu osiedlają się nowi mieszkańcy. Pod tym względem, pod względem przyrostu liczby mieszkańców, na początku epoki samorządności w Kowalu było 3000 mieszkańców, w tej chwili jest ponad 3500, a więc procentowo ten wzrost jest bardzo znaczący. Jesteśmy akurat pod tym względem na pierwszym miejscu w województwie kujawsko-pomorskim, aż 1/4 kowalskiej populacji to są ludzie, nowi mieszkańcy, którzy do nas przybyli w ostatnich latach. I to są mieszkańcy bardzo wartościowi, bo dlatego, że nie tylko budują swoje domy, ale to są nowe dzieci w szkołach, to są klienci naszych sklepów i to także, nie ma co ukrywać, to są podatki. Patrząc na przykład na dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych, Kowal tutaj dokonał bardzo dużego, powiedziałbym, postępu, bo chociażby w ciągu ostatnich 2-3 lat wzrost ten wynosi ponad 30%. To oznacza, że o tyle więcej mamy właśnie ludzi w Kowalu zamożnych i z czego, nie ukrywam, się bardzo cieszę. Gala miejska organizowana jest w Kowalu co roku w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Spotykają się na niej osoby zaangażowane w sprawy miasta. Jest to okazja do podsumowania tego, czego udało się dokonać w minionym roku. Miejmy nadzieję, że przyszłoroczne spotkanie będzie okazją do pochwalenia się kolejnymi sukcesami samorządu. CW24, Bogumiła Obołkowska.